Witajcie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2. Tak, Kiperius, zapraszam was do oglądania. Dzisiejszy odcinek... Pierwsze co zrobię to... powinienem od razu... ściszyć komórkę. Żeby niczego nie było słuchać, okej. Dzisiejszy odcinek, no cóż, zaczynamy. Dzisiejszy odcinek, jak widzicie, tu nam się powiększyło, ten jeden teren ziemi nam się powiększyły. I teraz tak. Czy możemy temu wypowiedzieć o coś wojnę? Coś takiego, no tak powiem, a nie mam... Ktoś musi mnie nauczać. Ale tym kimś będzie... Któż może być tym kimś? Nie mam jego wujka, tego takiego? Nie ma... Jak to nie ma? Mojego następca. Czemu on jest w więzieniu, mój następca? Aha, okej. Zaproszę go na swój kart i wtedy dodam go jako mojego. Okej, i teraz on będzie edukował moje dziecko. Moje mnie tak naprawdę. Bo on jest dość dobry. Jest tutaj, ma dobre skille, że tak powiem. Więc niech edukuje. No dobra. Cóż tam możemy na tanker, na to wypowiedzieć na nich? Jakieś maluteńkie te powody. Ale cóż, od maleńkich się zaczyna. Wypowiadać czy nie? Wypowiadać czy nie? Wypowiadać czy nie? Wypowiadać czy nie? Mamy tylko na królestwo, na jakieś księstwo? Na to księstwo mamy. Ale on nie ma żadnego u nas tego poparcia, że tak powiem. Więc wypowiadamy. Temu też możemy jeszcze, ale to za jakiś czas. Na razie powołujemy całe nasze wojska i zbieramy się w Sewilli. To jest taki jeszcze teren zewnętrzny lekko. Stąd mi wojska jeszcze nie przychodzą. A nie, przychodzą, tylko że oni to jest grenady. Więc przychodzą mi te wojska. Dobra. No spokojnie, musimy... Chcę po prostu rozpocząć podbijanie tej części, południowej części krajów. I po prostu chcę, aby... chcę... no, czekajcie. Chcę po prostu zacząć zdobywanie królewskiej korony do... Królestwa Mauretanii. Dlatego tak. Rozpoczniemy takie nasze pierwsze podboje, które myślę, że nie ten. Myślę, że będą spokojnie, szybko wygramy wojnę. Co? Arbitrary? Nie, zabiera mi to. To dobrze, dobrze. Zabrał mi. Dobrze, dobrze, dobrze. Arbitrary nie lubię. Arbitralnego. Czyli taki po prostu, który nie w ogóle nie ma w dupie władzy, że tak powiem. Nie w dupie władzy, tylko w dupie prawa. Bardziej on uważa, że wszystko może. Dobra. Nie. Wracamy. O, 16 to już za dużo. I tu idziemy, tak. No cóż, tutaj dość duże są te twierdze, dlatego nie chcę ich zdobywać siłą. Jak wygląda Mauretania? Mauretania to jest to idealnie. Dobra, no to zdobywamy je powoli. Honorem i godnością osobistą. Ho. To mi powiedział. A tu mamy jakieś wojska znajdujące się na tyłach moich. Bo za jakiś czas pewnie już wojny z tymi się skończą. A jak skończą się te wojny?
To będzie słabo. To wtedy będą, no nie słabo, albo będą mieli większe możliwości. Też my będziemy mieli większe możliwości. Większe możliwości do zajmowania. Więcej terenów. Akurat w tej wojnie. No. Mam za dużo ziem. Ktoś tutaj gdzieś się tu się. A bo Castellum jest moje, odebrała mnie na razie. I trzymam z daleka od tego. Nie uda mi się go zasasynować. Czemu tak mnie nie lubi? Czemuż to mnie nie lubi? Person. A, Emirat Barcelony trzymam w swych rękach. Ten jest na razie na wojnie. Nie mogę mu z... Ale czemu nikt się... a nie. This river... Czyli... nasze prawo umożliwia nam zabieranie ziem bez obiekcji, że tak powiem. Czyli, że ci ludzie nie będą się sprzeciwiać. Czyli mogę zabrać Emirat Toledo? Mogę. To zabieram. O ile się nie zbuntuje, oby. No tylko 5%. A nie, zbuntował się. A, tam ile on tam ma. Ale to tym lepiej dla mnie. Bo dzięki temu pozbędę się tego dużego księstwa. Bo to jest za duże księstwo już jak na... jak nam według mnie. I mi nie podoba się, że tak spore księstwo znajdowało się na moim terenie. Dlatego zabiorę mu chociażby to i zostanie no już o wiele mniejszym, mniejszą ilością terenów pod własną kontrolą. Ktoś tutaj mi powiększa, ten mi powiększa. No to nadamy mu Castellon, proszę bardzo. Ale dalej ma niech być, czemu nie może być moim dalej? No może, no to niech będzie dalej. Okej, okay, tutaj się, ci tutaj się ten uwolnili. Lecimy za nimi. Zabiorę mu jakieś prawa. To jest jego i to jest jego, więc to się nam nie opłaca zabierać. 30, 21, 5, będziemy wcześniej. Dobrze. Tutaj powoli zdobywamy. Bitwa trwa. No raczej mamy przewagę wystarczającą do pokonania ich. I... no cóż. Okej, okay, powoli. Okej, okay, i teraz idziemy tam. No co, do, dużo nam nawet... moja ciocia, nie wiem, niech się żeni. Dużo nam nawet wskoczyło, czemu tu jest... Aha, 4000 tylko, bo tamten odebrał swoje wojska, że tak powiem. No po prostu zabrał swoje wojska, bo można powiedzieć, zerwaliśmy swoje, nasze przysięgi. Nie małżeńskie, zerwaliśmy nasze przysięgi wasalskie. Podwładcze, no nie wiem, poddańcze może bardziej. Tutaj ten zmarł. Ten? Tak. Wojna się skończyła, niestety. O, Ambitious, to jest... Świetnie. Frajer mi zabrał Ambitious. No świetnie. Szkoda, no szkoda, bo Ambitious akurat jest bardzo fajną cechą, którą osobiście bardzo lubię, bo no bo pomaga, bardzo dużo pomaga. Że tak powiem, w codziennym życiu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Z kim oni walczą? Z tymi. Dobra, niech tam sobie walczą na niech tam sobie walczą na razie. A my w tym czasie zajmujemy się naszymi buntownikami, których sami sprowokowaliśmy do buntu. Sprowokowaliśmy do buntu. Ale to tam takie mniejsze, tam nikt o tym nie wie, nie. Ale bardzo mi się podoba to, że ja mogę sam odwoływać im tytuły bez potrzeby, jakby bez tego, że... I wiem to, że oni mi się nie
Nie obniży mi się ocena moich innych wasali. Bo tak, on ma bardzo dużo terenów i no po prostu jest niebezpiecznym królem. Jest nie królem, księciem można bardziej, bo on jest księciem tylko. Dlatego jest niebezpiecznym i muszę to niebezpieczeństwo likwidować, jeżeli chcę utrzymać stałość mojego królestwa. A chcę. Dlatego tak jak mówię, będę cały czas tworzył tak. Tak samo w tej sytuacji, kiedy ten. Kiedy tutaj mamy. O tak. Mogę przetransferować. To jest co? Nie, co to jest? Nie. To jest. Tylko nie wiem co to jest. Jakaś dziwna nazwa. Mogę to przeten? Mogę. Ale on też tamto. Bo to też jest tego. A to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. No dobra. Szósty. Ciach, ciach, ciach. Którego tam nigdzie nie idą. Ja będę tam 21 sierpnia. September, no. September. Okej, okay, no to pokonamy ich armię. Myślę, że bez większych problemów. 74%, no bardzo ładnie. Jeszcze nie? Jeszcze nie, jeszcze się nie zgadzają. Zdobywamy stolicę. Stolica jest najważniejsza, dlatego od razu zdobywamy. Tych tutaj można jeszcze siłą, a już się poddaje. No, poddał się, możemy rozwiązać wojska i odebrać mu to, co chcieliśmy, czyli Emirat Toledo. Teraz sprawdzamy, ten ma nas 22 i czy my go... Nie, ale ten ma nas na minus 15. No, nadamy mu Emirat Toledo. Tutaj troszeczkę więcej ma może, ale nieważne. Okay. No i cóż, pozbyliśmy się jednego z głównych zagrożeń. Naszego jednego z największych ksiąci. Nie. Release. Wypuszczę go z więzienia. Jest już o wiele mniejszym zagrożeniem dla mnie. Dlatego mogę spokojnie go wypuścić. No. No nie wiem. Denerwuje mnie tylko to, że tutaj się zawsze zdobywa po tym jednym terenie. Naprawdę, żeby to musimy się postarać, żeby zdobyć coś, cokolwiek więcej. Dlatego jakoś mnie to strasznie denerwuje. Tak i to strasznie chcę zwalczyć, tak. Zbuduję sobie zamek. I zrobimy teraz tak, że... Jeżeli uda i jeżeli się uda i ten tutaj, ten tu. No. Ten, który ma powód wojny na całe to księstwo, dostanie ten mały zameczek tutaj w tym terenie, na tym terenie dostanie zameczek i wtedy zaatakujemy i przejmiemy całe księstwo i księstwo stanie się naszym wasalem. Tak, o to nam chodzi właśnie, żeby stało się naszym wasalem, to jest główny cel. Całej wojny tak naprawdę. Tylko nie zabieraj mi tego, proszę. Już chociaż Brave'a mam. Jak mi zabrał Ambitious, to Ambitious to jest... Ile, jak tamten wygląda? Tamten jest niby dobry, ale jest słaby. Charge. Nie wiem, nic nie zyskałem. Oho. Powtórka z rozrywki. Niestety powtórka z rozrywki. Mam tylko 60. No nie mają o wiele więcej. Tylko że ja nie mam żony Golaja. Dobra. Nie możemy się poddawać. Nie. Takiej możliwości nie ma. Takiej możliwości nie ma. Wychodzimy na pełne morze. Ci, bo ci tych jest o. Już jakiś się dołączyli. Ci. Nie! Wchodźcie na ten statek szybciej, Boże. Najważniejsze jest, żeby przywitać ich od razu. O, dobrze. Poor fighter. Bardzo dobrze. To jest na początek jest bardzo dobrze. Najważniejsze jest, żeby przywitać ich od razu ogniem. I
żeby być przygotowanym na to, kiedy oni wejdą do naszego kraju swoimi jednostkami. A chodzi o to, żeby być przygotowanym idealnie. Może nie tyle idealnie, chodzi o to, żeby mieć morale. Nie, to trzeba gdzieś się bliżej spotkać, tu może być. Żeby mieć morale na zwalczanie ich. Tak, to jest najważniejsze. Już widzę, że wojna nie zakończy się w tym odcinku. To od razu widzę na jeden rzut oka. Że wojna nie zakończy się w tym odcinku. No niestety, będzie jeszcze trwała długo. Może przez 3 odcinki. Ostatnia wojna z nimi trwała przez 3 odcinki, jak dobrze pamiętam. Tutaj patrzę, że tutaj się coś tutaj dzieje cały czas. No. No dobra. Zbieramy jednostki. Tutaj już jest jakaś większa pula. 11 tysięcy, no jeszcze z kilka ich. No. No teraz zaraz przyjdzie do nie wiem. O, właśnie o tym mówię. Do 18. Do 15 zjedziemy. I ruszymy nas tutaj. I tam umocnimy ten jeden teren. Ktoś do nich dołączył? Nie, do nich nikt nie dołączył. Do mnie dołączyli jedni sojusznicy. Znowu 15. I do... No to Barsiluna to chyba Barcelona. Tak też brzmi dość podobnie. No już za dużo tu ich jest. Oho, idą dość długim oddziałem. Dlatego zmienimy zaraz umocnienia. Tak, a ci niech idą już tym całym tutaj. O tak. Będzie trzeba wspomagać. Nie wiem, czy jakikolwiek oddział na razie płynie do nas, że tak powiem. Ale na razie jakoś nie widzę, bo... O tyle dobrze, że... O tyle dobrze, że... nie walczymy już o to na przykład. O tak, idą kolejne. Ci idą na co? Na Barcelona, okej. A wy idziecie tutaj. Nie tu. Dobra. 28 ruszamy teraz, okej. Trzeba to dobrze rozegrać, to jest największy problem. Bo jeżeli jeden zły ruch i wszystko pada. Nowego regenta mam. Czemu tu przegrywamy? Tak chciałbym się dowiedzieć w 15 februara. Nie no, niby przegrywamy, ale... Dobra, nie ma czasu na oczekiwanie. Ci teraz idą tam. Dobra, połączymy te jednostki. Coś czuję, że zaraz będzie już walna bitwa. Nie, tu trzeba iść, tu trzeba iść. Bo nie mogę tego przegrać. Nie mogę po prostu tego przegrać. Nie ma takiej możliwości. Jak to przegram, tą bitwę już nie przegram. Dość dużo zyskałem. No, ci się umocnili w jednym miejscu. I tak naprawdę stworzyli jeden silny oddział w jednym miejscu. No dobra, bo teraz, jak widzicie, bardzo mocno ucichłem. Pewnie zauważyliście to. No cóż, jest to dość stresująca sytuacja. Taka wojna jest bardzo stresująca i ja nie chcę jej przegrać. Już miałem taką sytuację, że prawie przegraliśmy, jak pewnie pamiętacie. A tego nie chcę. Tego naprawdę nie chcę. Tu będzie najlepsze i dlatego, no cóż, na razie wam powiem dziękuję bardzo za oglądanie. Tak, zostawiam was w niepewności, sam siebie zostawiam w niepewności, bo no sytuacja... O kurde, ile mam tych... Hu, hu, hu. Dekadencja mi wzrośnie nieźle. Mam wiele, po prostu nie wiem ile oni stracą, ale no... No cóż, na razie was zostawiam tak jak teraz jesteśmy. Poczekajcie.
Dobra, bo tylko przedłużam. Ciągle tylko będę przedłużał. I to się skończy na tym, że przedłużę już ponad miarę, że tak powiem. Ale jeszcze ostatnia bitwa. Teraz wiem, że przedłużę. Mam tego świadomość. Ale tą ostatnią bitwę chcę skoczyć. 13, ja będę 17, troszeczkę później niestety. Ale może jeszcze skorzystamy z ich, z ich siły. Jakiejkolwiek, którą tam mają, skorzystamy. No skorzystamy, chociaż będzie ona niewielka. Ale wyst... O! 100%! Myślałem, że będzie trwało długo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wojna się skończyła, zyskaliśmy no trochę pieniędzy. Dzięki Wam za oglądanie. Czekam na komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!